oznacza, czyli z jednej strony musi mieć jacka, a z drugiej strony ja sobie zastosowałem taki kryształ piezoelektryczny wyciągnięty z takiego urządzenia, już teraz w tej chwili nieważne, ale skąd będziecie takie rzeczy brali? Końcówkę bierze w kiosku ruchu zapalniczkę piezoceramiczną, czyli taką, która jest elektronicznie, nie za pomocą ciernego kamienia, tylko tak pstryka i taka iskierka elektryczna przeskakuje. Wydłubujecie ze środka element piezo, który reaguje na dotyk. Jak włączycie do wzmacniacza, ja poproszę, podłącz mnie tam do wzmacniacza. Efekt będzie następujący. Którego basenka? No jest jeden wzmacniacz, włączę. I tam po prawej stronie. Tak jest. I daj głośniej w tym pierwszym po lewej. No, tym. Zobaczcie. To jest taki efekt, że nazywa się to zjawisko mikrofonem kontaktowym. Czyli w momencie, kiedy pocieracie, robicie coś cokolwiek z tym, to wytwarza minimalne, mikroskopijne, ale jednak napięcie elektryczne i w efekcie mamy możliwość wykorzystania tego. Jak to robimy? Popatrzcie. Kawałek kartonu. Ja sobie tutaj już przymocowałem takie zaciski i taśmą zwykłą. Zapinam sobie to ten kartonik. To nam przeszkadza. I słuchajcie, mamy w tej chwili... Dobrze, ja poproszę dać głośniej teraz. O, popatrzcie. Kolego, gitarra. Gitarra do ręki, proszę. Nie będziemy tak... To normalne do zdania jak bębelka. Cały czas szum deszczu albo przepływ wody w strumieniu, wtedy decydujemy. O, i teraz zostajemy samym wytoczeniem. Ale pokażę wam, co to jest. To są badyle z harcerze. Popatrzeć na korę, co to jest. Obejrzeć ze wszystkich stron. Zobaczcie, Ania. Łatwo rozpoznać, patrząc na młode pędy na środek. Jeżeli ma gąbkę, to znaczy, że to jest... drzewo. Czarny bez. Czarny bez ma jako jedno z niewielu drzew w Polsce środek zrobiony w taki sposób, że ma gąbeczkę i możemy spokojnie tą gąbeczkę wydłubywać ze środka, co zresztą bezczelnie wykorzystamy do produkcji takich rurek. Wiecie, na wschodzie to mają fajnie, bo im bambusy rosną, one są w środku puste, nie? I mają z czaszki. Stąd ilość tych instrumentów jest duża. Popatrzcie. Paweł urżnął dwa kawałki. My sobie je później obrobimy, ja też pokażę mniej więcej jak. Ale mamy już w tej chwili wspaniałe, profesjonalne, chociaż jeszcze nie do końca profesjonalnie wykonane, wykonamy je dzisiaj do końca. Zobaczcie, na klawesach gra się w ten sposób, że trzyma się jedną rękę tak, żeby powstała tak zwana kącha, czyli puszka rezonacyjna, rezonansowa, tak? Drugą uderzamy i mamy, popatrzcie. Oryginalnie instrument. Na końcu proponuję, żeby zrobić zaokrąglenie, tak jak w każdych profesjonalnych klawesach, żeby po prostu było to ładne. Macie taki...
To biurko jest robocze, gdzie ono może być zaciapane. To jest biurko, które też może zabrać. Postaraj się, wiesz co, żeby te, nie brać tych takich dziwaczek. Nie wiem, co to jest. Kupiłem wczoraj ten lakier. Czarny bez musi być? To może wiesz być co, może być zwykły, jeżeli jesteś na obozie, to nie masz możliwości wiertarką zrobić dziury w kołku. Ale jakbyś zrobił, to też by tak samo działało. Więc najpierw odetnij kawałek, mniej więcej, jakoś tak. No właśnie. Czy się nie bierzesz to żelazko? Tak sobie. Spokojnie. To już masz. Zaraz jak Paweł odetnie, później dostanie piłkę jeszcze stamtąd. No dobra, tak, bo muszę się wyciąć. Jakbyś przykładę. Końcówkę. No jak nie chcesz robić, z drugiej wyjmujecie zatyczkę. Tu wypadnie wam ten ze środka, albo jak nie, to wypukacie o ten wkładzik ze środka. I zostaje wam rurka. Włożysz. Rurka plus kawałek patyka. Zobaczcie, co można zrobić i do czego to służy. Koniecznie. No właśnie widzę, ale to opanowałeś technologię, tak? Po prostu, tak wychodzi na to. Najlepiej później odwrócić ten, do połowy zrobić jeden wyraz, tak się wyrażę, no. A drugi tak. Wtedy po prostu... Odwróć mi się rysiniec. Ja wiem. No. Co cię na wieszczackim traktem? Wiadomo może wyszedł wrzesień, a do poliny ranną rosą w szpakach białowca złota jesień. Mam jego lata cienką nitką, aż po horyzont zaniesie. Sny grają
zawsze, w związku z czym jak zrobicie według tych zasad, które wam podałem, to na pewno będzie działało. Zagłębę to lepiej. Ale to jest, że tak mam. Do mnie się cieszy?